Dziś mamy przyjemność rozmawiać z panem Mirosławem Baką, aktorem teatralnym, filmowym i serialowym. Czy to właściwa kolejność, czy pan by może coś w niej zmienił? Myślę, że właściwa. Ja też bym chyba w takiej kolejności o sobie powiedział. Teatralny, filmowy i serialowy. Jeszcze może śpiewający czasami. A jak powiem aktor wybitny, to będzie się pan zrzymać? No pewnie, że się będę zrzymać. No, chyba nie wiem, czy jest ktoś, kto by tak inaczej zareagował. No. Ale skromność to nie jest cecha pożądana w tych czasach. No może nie, ale ja sobie chwalę, że można o mnie powiedzieć, że no, jestem w jakiś tam sposób skromny. Nie pcham się, nie mam parcia na szkło specjalnie. No to, że jestem tu i że rozmawiam z państwem, to naprawdę przecież na prośbę pani, a nie ja chciałem rozmawiać. Jeden z niewielu bardzo popularnych aktorów, bo tego słowa to się nie bójmy, który w ogóle nie istnieje na tak zwanym pudelku gdzieś. Jak pan to robi? No chyba właśnie nic takiego nie robię, co by miało zainteresować jakąś taką publiczność pudelkową, czy jak to nazwać. Niespotykanie nudny człowiek? Niespotykanie nudny człowiek. Prowadzę bardzo normalne, zawodowe i rodzinne życie. Nie tworzę żadnych skandali. No więc nie wiem, no tak, tacy ludzie chyba nie interesują pudelka ani takich portali. No i tak będzie zawsze. Niczego nie zamierzam zmieniać. Nie do wiary, ale siedzi przede mną Maciej Boryna. To już ten czas, że gra się po prostu takich starszych chłopów? Tak, kiedy ja dostałem pierwszy telefon z produkcji Chłopów, znaczy od Ewy Brodzkiej, od reżysera castingu z taką propozycją, no to przyznaję się, że sam byłem niesłychanie zaskoczony. Zadawałem sobie pytanie, Maciej Boryna? To ja? To ja, to już to. No, ale tak, no kiedy sięgnąłem jeszcze raz do powieści, przeczytałem pierwszych parę stron, no to już od razu się okazało, że Maciej Boryna jest dokładnie w moim wieku, więc to była zasadna propozycja, to już. No, ja też nie czuję tak bardzo, kiedyś myślało się o Borynie, znaczy jeszcze do niedawna myślałem Boryna, to taki stary chłop. Mamy wszyscy w pamięci, a właściwie starsze pokolenie ma w pamięci Władysława Hańcze, który był takim statecznym człowiekiem. Ja nie wiem, ja jakoś się tak nie czuję statecznie, że chyba za młodo się czuję, ale myślę, że na potrzeby tej roli udało mi się trochę osadzić się w tym wieku 58-9 lat i że jakoś to będzie prawdziwie. Pana Boryna będzie inny, niewątpliwie, ale też film ten jest inny, bo to jest film, można powiedzieć, malowany. No tak, ale jeśli chodzi o nas, aktorów, twórców, operatorów, to wszystko jakby przebiega zupełnie w ten sam sposób, jak tworzy się każdy inny film fabularny, bo my najpierw musimy to wszystko jak najbardziej prawdziwie, jak najbardziej ciekawie zagrać przed kamerą. Dopiero ten materiał zagrany przez nas montuje się i dopiero ten zmontowany materiał trafia na takie specjalne stoły do plastyków i tam oni każdą klatkę dopiero malują. Także nie ma właściwie różnic, jakichś wskazań na to, że gramy do filmu malowanego, no to będziemy grali inaczej. Nie, broń Boże. Graliśmy rzetelnie, tak samo jak w fabule. Zastanawiam się, czy Raymond i jego chłopi, zresztą powieść nagrodzona literackim Noblem w 1924 roku, ponad 100 lat temu, czy może być jeszcze dzisiaj aktualne? Czy może trąci myszką? Jak pan sądzi? Co może być ciekawego dla młodych ludzi? Nie, absolutnie się o to nie obawiam. No jest tam miłość oczywiście, no jest tam miłość, zawsze kręci. Są najróżniejsze relacje, emocje, namiętności. To wszystko właściwie, co stanowi o dobrej powieści, a także o dobrym dramacie. Przecież nikt z nas chyba nie ma obawy, że za ileś lat teatry na świecie przestaną grać Czechowa. No to jest raczej, wydaje się, absolutnie niemożliwe. No, tak samo gramy Szekspira dzisiaj, prawda, i jest on na równi rozczytywany jak
ciekawie, jak przedstawiane, jak było to w XIX wieku, nawet w XVIII. Także o to się nie martwię. Najważniejsze są relacje między ludźmi, bez względu na to, czy one się dzieją na Księżycu, na Marsie, w Argentynie, Ziemi Ognistej, czy w Polsce. To, co dzieje się między ludźmi, jest zawsze takie samo, myślę, i tak samo mocne, i tak samo ciekawe do oglądania. Podobno Macieja Borynę grał pan tak, jak by zagrał Clint Eastwood, można powiedzieć, czyli nie, zupełnie to, inaczej. Nie, to ma pani na myśli tę anegdotę z Lechem Dyblikiem, który po zagraniu przeze mnie pierwszej sceny, dosyć takiej aktywnej sceny, bo musiałem wjechać, co prawda na hali zdjęciowej, ale naprawdę furmanką. Boryna, który jest w momencie niesłychanego wzburzenia, bo właśnie jego najlepsza krowa umiera, kiedy go nie było, no to zdycha i teraz musi wyładować swoją złość na wszystkich domownikach, zeskakuje w płaszczu, zrzucam kapelusz i Dyblik popatrzył na mnie po ujęciu, powiedział, ty bardziej jak Clint Eastwood wyglądałeś niż jak Maciej Boryna. Ale ja myślę, że to dobrze, dlatego że no mówię, nie jestem człowiekiem jakimś otyłym, jestem jaki jestem, tak sobie mnie reżyserka wyobraziła w tej roli i to, że się mogę kojarzyć w jakichś tam ujęciach z Clintem Eastwoodem, bardzo dobrze, to tym bardziej oddala mnie od Macieja Boryny, Władysława Hańczy, myślę. Grywał pan w dramatach, grywał pan też w komediach. Chciałam zapytać, co bardziej smakuje? Powiedziałabym, że Fizis skierowuje pana bardzo bardziej w stronę dramatu. Powiedziałabym taki baka, jak myślę, to baka pochmurny często, chociaż nie zawsze. Nie. Wie pani co, najbardziej smakuje różnorodność. Płodozmian. Myślę, że płodozmian, jak przy chłopach jesteśmy. No tak, ale ona smakuje ludziom w życiu i smakuje nam również w aktorstwie. Ja myślę, że każda kolejna propozycja, która jest inna, od razu budzi jakąś ekscytację, jeśli jest inna niż poprzednia. I tak samo to się dzieje w moim życiu i aktorskim i myślę, że bardzo dobrze, że czasami gram rzeczy śmieszne. Może częściej dostaję propozycje komediowe na deskach teatralnych, bo tam się już od 30 lat sprawdziłem w takim zajęciu, jakim jest rozśmieszanie ludzi. W Seksie dla opornych, no, chociażby. Ale ja już nawet sięgam pamięcią do Tutama, który w 90-tych latach za Wąkas przygraliśmy tutaj na scenach gdańskich z dużym powodzeniem, rozśmieszaliśmy ludzi, bawiliśmy ich. No a później tak, no zdarzały się inne komedie, Się kochamy, Seks dla opornych, Aj dla opornych, no różne. W każdym razie ta różnorodność jest najważniejsza i najlepsza w aktorstwie i to jest, przynajmniej dla mnie, tak czuję, że to jest coś, co... Wtedy się aktor nie męczy zawodem też. No, nie męczy się, ale też się w jakiś sposób realizuje, prawda? Że jak się, no im większe spektrum się ogarnie swoje zawodowe, no tym myślę bardziej człowiek czuje się taki, no nie chcę powiedzieć spełniony, bo to nie jest dobre słowo, ale no wiem, jeśli o kimś się mówi, że jest wszechstronny, no to się mówi to w sensie pozytywnym, prawda? No i tak to jest też ze mną. Zapytam o najtrudniejszą rolę. Jakby pan spał, wyrwano pana ze snu i zapytano, Mirosławie Bako, najtrudniejsza rola w twoim życiu? Nie wiem, nie umiałbym chyba tak od razu odpowiedzieć na to pytanie. Bo... Taka, która przeczołgała pana. No wiem, przeczołgała to tak, owszem, kojarzy mi się rola Hamleta, którą grałem w reżyserii Krzysztofa Nazara, no, 25 lat temu, ale to była rola, która wymagała ode mnie ogromnego wysiłku, nie tylko psychicznego, ale także fizycznego. Spektakl premierowy trwał ponad 5 godzin, więc to taki ten duży rozmiar teatralny. Kosztowało mnie to no, sporo zdrowia, bo Nazar był niesłychanie wymagającym reżyserem pod względem fizyczności również.
No więc tak, to jest takie moje wspomnienie. No, zdarzyło mi się, to już jako anegdotę opowiadają koledzy z teatru, zdarzyło mi się zemdleć na trzeciej generalnej już z wycieńczenia. No, ale a publiczność, pamiętam, bo czytałam o tej anegdocie, myślała, że to tak specjalnie nie, ale chyba, to nie? Nie, to jeszcze to, inna. To był inny, to był Ryszard III, no, również w reżyserii Krzysztofa Nazara, ale to był taki splot okoliczności, że ja byłem po jakichś ciężkich zdjęciach filmowych, przyjechałem do Gdańska, grałem, była próba wznowieniowa od rana, potem, no może nie tak, ale równie ciężkie przedstawienie i rola rozmiarowo wielka, no bo Ryszard III też jest to wymagający materiał i tam po prostu nie dograłem do końca, ale dosłownie, proszę Państwa, w ostatniej scenie wstałem, przeprosiłem widownię, że już nie mam siły, przewróciłem się, koledzy mnie znieśli ze sceny. A cudowna, kochana widownia tak, myślała, że tak właśnie wymyślił sobie reżyser. I to bardzo dobrze. No. W każdym razie nie było to gdzieś w połowie czy na początku spektaklu, tylko już naprawdę nie dotrwałem do końca ostatniej sceny. Już na koniec naszej rozmowy zapytam Pana o hobby, fotografowanie. To mi trochę i Januszem Gajosem pachnie, bo on też uwielbia chodzić z aparatem i robi świetne zdjęcia, Pan tak, również. Tak, tak. Był nawet taki moment, że w czasopiśmie Zwierciadło był taki tak zwany fotoblog Gajosa i tam się pojawiały różne zdjęcia. Ja nie mogłem, razem z moją żoną czasami nie mogliśmy wyjść z podziwu, że tak blisko moje fotografie przywiezione ze świata na przykład zbiegają się z fotografiami Janusza Gajosa. Było takie zdjęcie, które niemal z tego samego miejsca na Etnie zrobione na wulkanie, niemal z tego samego miejsca. Tak, fotografia to jest moja ogromna pasja, która wróciła jakby do mnie po latach, bo ja tym się zajmowałem w czasach licealnych. Jakieś kółko fotograficzne, to było zresztą przez lata jakby było taką wycofaną nieco moją pasją, no z powodu wielu, były dzieci, były zajętości, bardzo dużo pracy zawodowej. Natomiast teraz po latach, kiedy dzieci już urosły, kiedy już jestem dziadkiem, mam wnuka, kiedy zaczęliśmy bardziej podróżować po świecie, zacząłem zabierać ze sobą ten aparat i tak jakby to narastało we mnie i wciąż narasta, że coraz więcej fotografuję i no i znajduję tym w niesłychaną radość. Są to różne fotografie, bo i z podróży często lubię się zająć jakimś reportażem, fotografuję najczęściej właśnie, uwielbiam fotografować ludzi, dzieci. Dzieci są wdzięcznym obiektem, no ale też jestem w związku z tym, chociaż mój syn jest z wykształcenia operatorem filmowym, więc właściwie wskazywałby, że to on powinien fotografować, ale to ja jestem tym fotografem rodzinnym, zwłaszcza teraz, kiedy mam wnuka i mam wspaniały obiekt do fotografowania. To jak najwięcej takich radości Panu życzymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.